Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to, moi drodzy, jest kolejny odcinek z gry Smite. Nie na darmo pokazuję Wam tutaj to okienko, ponieważ będziemy grali z widzami Custom Assaulta i chcę Wam pokazać, jak nam wylosowuje postacie. Zobaczmy. Wylosowało mi Fenrira. Fenrir jest w miarę ok na Assaulcie, także nie jestem zadowolony. Zaraz omówimy sobie co i jak, gdzie, kto i w ogóle. Moi drodzy, ze mną w drużynie są oczywiście wszystkie 10 osób, to są ludzie z klanu, moi drodzy. Mati gra Odynem, Diablo gra Niv, mi wylosowało Fenrira, Steliox ma Nemesis i Blazer ma Sun Wukonga. W drużynie przeciwnej mamy Krecika, który gra Ymirem, Niszczyciela, który gra Urem, Deahima, który gra Artemis, Extra Colo gra Thanatosem i Michis Play gra Bastet, moi drodzy. Takie postacie, takich bogów nam wylosowało. Mam nadzieję, że jakoś sobie poradzimy i że ten asaucik będzie w miarę fajnie i sprawnie przebiegał. Tak jak to było w przypadku areny, którą grałem dosłownie 10 minut temu. Bo teraz po tych 10 minutach stworzyłem sobie tego custom assaulta. No i zobaczmy, komu to tak wczytuje długo? Odynowi, tak? No to nic, trudno, zaczekamy, nie ma najmniejszego problemu. Okej, właściwie nie trzeba było długo czekać. Dobrze, moi drodzy, co my tu mamy? Dobra. Fenrirek, co by tutaj Fenrirkowi kupić? Okej, jeszcze jest trochę kasy. Jeszcze jest trochę kasy. Okej. Dobra, moi drodzy, teraz rozdamy sobie skille. Co my byśmy tu chcieli? Team Magic. Unchained. Co to jest to Unchained? Fenrir leaps forward during delivery. Dobra, to sobie dodajemy na maksa. I tutaj, o, dobra. Kolejnego skilla sobie dodam w ten skok. I powinno być ok, moi drodzy. Zobaczymy, jak tutaj sobie poradzimy. Mam nadzieję, że jakoś w miarę sensownie to będzie wyglądało. Ok. Te początkowe obrażenia ze skilli, które są na pierwszym poziomie, to raczej nie są jakieś gigantyczne. Stojąc tutaj pod wieżą, ja powinienem sobie tutaj to bez problemu przywrócić, to życie. Jeżeli nie, to zawsze mam sekuracyjnie kupione dwie potki. Okej, zastanawiam się teraz nad tym, kogo byśmy tutaj chcieli wciągać pod wieżę, bo tutaj mój Bóg swoim ulti zezwala na to, żebyśmy tutaj jedną osobę wyeliminowali totalnie. Nie wiem, czy nie najlepiej by było właśnie pozbyć jej Ymira, ale zanim to nastąpi, chciałbym tutaj mieć szósty level, żeby móc dodać w ten skok. Tutaj tak na razie się pokręcę troszeczkę pod tą wieżą. Okej, okay. Widzę, że Achim nie ma już many. Zobaczmy, czy ma coś do many. Ma, także pewnie zaraz użyje. Dobra, poskradajmy się jeszcze tutaj troszeczkę, już mam pół levelu, także jeszcze kilka minionów. Dobra, jest, moi drodzy, już mamy skok, czyli co za tym idzie, mamy już możliwość wciągania kogoś pod wieżę, tylko trzeba po prostu zaczekać z tym wciąganiem. To można detonować, tak? Aż podejdą po prostu bliżej. Na to liczę. Aż tutaj ktoś. Dobra. No i udało się, moi drodzy. Taki był właśnie plan. A, tutaj biją mnie tygrysy, dobra. A, moi drodzy, pomyliło mi się.
Pierwszy skill to jest skok, a trzeci skill to jest takie, dobra, okej. Pomyliły mi się skille, pierwszy z trzecim. Ale to nic. Totalnie mi to nie przeszkadza w niczym. Oj, oj, oj. Także fajnie, udało się tutaj wyeliminować Artemis. Tak jak planowałem. Okej, okay. Ała, 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 ała. Biją. Dobra. No nic, zainicjowałem tutaj tą akcję. Coś tam z tego wyszło nawet. Tylko niestety u nas poginęliśmy, a tam nic nie zostało zabite. Troszkę szkoda, no ale zaraz gdzieś tam być może się odwróci szala zwycięstwa. Ja tutaj prawdopodobnie na kolejnego Activate'a będę sobie chciał kupić Blinka, bo Blink na Fenrirze jest całkiem przydatny, szczególnie w połączeniu z jego ulti. Okej. No, to bym takie obrażenia, to nie obrażenia. Fajnie by było, jakby tutaj jeszcze bliżej podeszli. Chciałbym, żeby tak już się stało. To byśmy sobie kolejną osobę wyeliminowali. Okej. Dobra, udało mi się tutaj wyskoczyć. Tam widzę, że już Achim wyposażył się w Beatsa. Tu mamy Beatsa. Gdzie nie mamy Beatsa? Na Thanatosie i Mirze nie mamy tylko Beatsów. Także tutaj będzie trzeba na nich się skupiać, ewentualnie. Dobra. Trzeba o tym pamiętać. Oj, kurczę. Kolejna osoba od nas zginęła. Niestety. Nie możemy tak się dawać, kurczę, pod tą wieżą, bo tu powinniśmy mieć właśnie przewagę. Wieża nas tutaj wspiera. Mianowicie, a nie zawadza. Dobra. No, nie doskoczyłem, ale słabiutko. Jednak, żeby do kogoś doskoczyć, trzeba, kurczę, żeby on był w tym okręgu. Bez tego niestety jest kiepsko. Tylko, żebyś mi tu nie wszedł teraz w to. Trzeba poczekać swoje tutaj, że tak powiem. Tak niewiele, a tak wiele właściwie. Zobaczmy, jak tam ta akcja. Tam na bardzo małym życiu ogólnie zostali. Thanatos wyskakuje w górę. O, w końcu jakieś zabicia się pojawiły z naszej strony. Nareszcie. Okej. Okay. Dobra, wracam na linię. Nie użyłem tutaj ulti, bo myślałem, że uda mi się zabić Artemis bez ulti i potem chciałem sobie je użyć. Ale teraz żałuję, bo zostałem tam zestunowany i praktycznie zmiażdżony, zrównany z ziemią. Niestety. Dobra. Okej, okay, pozużywali te swoje bitsy, co kupowanie bitsa na asalcie, no sprawdza się, jak widzicie, chociaż ja bym zdecydowanie inne zastosowanie tutaj widział dla tego Activate'a. Dobra. Niestety moje ulti ma w sumie taki sam cooldown jak ten bits. Ale widzę, że tutaj Ymir i Thanatos cały czas tego Beatsa nie kupują.
Także myślę, że możemy sobie gdzieś tutaj pozwolić na złapanie któregoś z nich w przyszłości. Niestety nie mamy, chociaż mamy właściwie tutaj Odyna. Odyn tutaj powinien nam taką pełnić funkcję, ale coś nie pełni za bardzo. O kurczę. Patrzcie, i mnie Michis wykończył tą swoją bastet nieszczęsną. Co my tu dalej mamy? Activate, gdzie te blinki, nie blinki? Okej, niestety wieża została zniszczona. Nie wiem dlaczego Odyn tutaj przeżył, w ogóle full życie. Odyn tutaj powinien inicjować wszystkie akcje, jako że jest tankiem, tak? No ale niestety, najwyraźniej nie poczuwa się może do tego. Najwyraźniej będąc tutaj na asalcie grając jednak... To nie jest taka prosta sprawa. Okej, coś tutaj trochę obrażeń zadałem. Nie za wiele, ale coś tam. Ktoś tam zginął, ale zwróćcie uwagę, jaka przewaga, moi drodzy. 3 na 15 to jest dosyć sporo. Jakieś ulti będzie używane, czy nie? A, Wukong nie ma ulti, jest na cooldownie. Jakby miał ulti, to by tutaj mógł fajnie zagrać, bo jest naprawdę dwóch, trzech przeciwników do zabicia. W takim razie ja sobie wykorzystam tą sytuację. Może gdzieś tu się uda coś zabić. Strasznie powolutku na razie tutaj biegnę. Ale jest okazja, że tak powiem. Okej, ja mam pełne życie. Także mogę sobie tutaj... Za wolno. Ilu nas tu jest? Trzech. O kurczę. Thanatos jak dopadnie, to nie ma przeproś. Zauważyłem, że niestety brak tych butów tutaj strasznie mi doskwiera. Potrzebuję ich. Dobra, i co tu jeszcze? Może być nawet to. No, Michisowi tutaj udało się świetnie uciec. Zobaczymy, co tu Steliox wymyśli. O, chyba strasznie Bastet chce zabić. Trochę ich tu odciąga od naszej bazy. Fajny pomysł właściwie. 4 do 21. No, nie jest za dobrze. Zdecydowana przewaga, no ale to, moi drodzy, asaulty mają to do siebie, że tutaj nigdy nie przewidzisz, tak? Nie wiadomo, co komu wylosuje. Zero na 5, no nie popisałem się, rzeczywiście. Och, i znowu to samo. Cały czas niestety przeciwnicy skupiają się na mnie. Jak gdzieś tam tylko nie wskoczę na chwilkę. Ale to jest oczywiście też zrozumiałe, bo Fenrir na początku jest w sumie bardzo prostym targetem, bo on dopóki nie pokupuje odpowiednich itemów, to nie jest dobrze. Ja tutaj popełniłem ten błąd, że niestety... Zresztą u nas tutaj widzę, że chyba wszyscy w drużynie popełnili jakieś błędy, bo jest praktycznie każdy ma tutaj jakieś 0 na 6, 1 na 6, nie, 0 na 6 mam tylko ja, ale jest 1 na 6, 1 na 3, takie tam staty, to nie za dobre. Okej. Okej.
Ciężko jest pokonać Bastet, mając na sobie te jej tygrysy. One tam strasznie spowalniają, biją, w ogóle tam się cuda dzieją. No ale dobra, powiedzmy, że tutaj ten pierwszy atak jakoś przetrwaliśmy. Nie było lekko. Okej, może ja tak zamiast kurczę kombinować z tymi itemkami. Tak jak mówię, tutaj niestety został popełniony ten błąd, że kupiłem właśnie 3 itemki, zamiast kupić jeden konkretny, powiedzmy gdzieś tam zakończony od początku do końca. Okej, wracam sobie już. Jakoś tam się udało nam odbić od dna, jakoś tutaj wybroniliśmy. Teraz, moi drodzy, przeciwnicy są na pozycji takiej też, widzę, straconej, bo oni już nabrali leveli, popchnęli nam bardzo mocno wieżę i wszystkie teraz ich śmierci będą trwały praktycznie po minucie czasu, także... O Jezu. Dobra, trochę go tutaj przytrzymałem, ale strasznie słabo mi idzie tym Fenrirem. Niestety nie jestem jakimś mistrzem, jeżeli chodzi o tą postać. Nie na darmo raczej wybierałem ją tylko i wyłącznie podczas gier, że tak powiem, serii tą postacią. Nigdy tak właściwie sam z siebie nie wybierałem Fenrira. Niespecjalnie byłem przekonany zwyczajnie do niego. Tak jakby te skille, które ma, nie za bardzo mnie przekonują, tak? Jakoś coś mi tutaj nie pasuje za bardzo. Nie potrafię się jakoś wczuć w niego. No ale tak to, moi drodzy, jest, tak? No, tak to właśnie wygląda. Dwie postacie bardzo dobrze już ubrane, z gigantycznym damage'em. Zwyczajnie znikam, tak? W momencie, kiedy zaczynają mnie atakować. Bardzo ciekawą tutaj, że tak powiem, metodę ma Steliox, takie bieganie i opóźnianie. Dobra, moi drodzy, to był bardzo, bardzo szybki assault, ale takie też się zdarzają. Assault ma to do siebie, że jednak, żeby dobrze zagrać i żeby dobrze poszło, no to jednak musi wylosować taką postać, którą gdzieś tam mamy ogarniętą. Ja Fenrira mam totalnie nieogarniętego, także tutaj nie byłem za bardzo zadowolony z tego pika. No ale trudno się mówi, moi drodzy. Tutaj macie statystyki, bo zauważyłem, że bardzo często jak tego nie pokazuję później po meczach, to piszecie mi, żebym jednak to robił. Także tutaj nie ma najmniejszego problemu, proszę bardzo. Tutaj macie wszystkie buildy, wszystkie zabicia i tak dalej. Możecie sobie spauzować i zobaczyć. Ja tymczasem, moi drodzy, bardzo dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję, że Wam się podobało. To była custom arena z widzami. Także, moi drodzy, to by było na tyle. Widzimy się już niebawem, także trzymajcie się. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie.